dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w Far Cry 3. Mamy za sobą kilka interesujących przygód, ale pora pogadać z Buckiem. Mam nadzieję, właściwie przyznam, że te eksploracje, których dokonywałem tutaj przez jakiś czas, niezwykle interesujące. Zielony listek, ziabnijmy sobie. Czemu nie? Mam nadzieję, że nie wyskoczy na mnie jakiś kurde krokodyl. Ale lepiej przepłynąć to szybko. Krokodyle doprowadzają mnie do rozpaczy absolutnej. Rzućmy sobie okiem na mapę. Jak wygląda sytuacja? Ja właściwie jestem, co? Tutaj. Dobra. Na razie teren jest odkryty. Więc nie ma się co za bardzo przejmować zdobywaniem kolejnych wież. Zaraz tu poleży jakiś samochód, ale to chyba nasi powinni być. Jest Dingo. Dingo mi się przyda. Ktoś poleciał chyba. Kurczę. Do nich trzeba podchodzić blisko, bo gdzieś się stoczy takie zwierzę w dół. Nie, nie będę szukał tego. Porozmawiaj z Buckiem. Buck jest... Where the hell is Buck? Tu mnie coś przekierowało. Ja chcę porozmawiać z Buckiem. O, o, Buck wcale nie jest tak blisko. Trzeba by się udać tutaj zatem. Ubiłem się trochę. Okej. Odbędziemy szybką podróż. A ja sobie w międzyczasie poprawię grzywkę, która mi urosła, bo mnie żona nie ma czasu ściąć. Ja lubię być ścięty krótko. Dobra. Nie wiem, czy akurat moja opowieść o tym, o moich fryzjerskich przygodach Was interesuje, no ale nie mogłem sobie tego najwyraźniej podarować. Zbudowaliśmy chyba cały kompas. Będziemy jechali tym starym wrakiem. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Gdzie ty mapą się wybierasz? Prosto w lewo. Ścieżynka tutaj. Dobra, dojedźmy do tej głównej drogi. I teraz trzymajmy się lewej. A, tak jest. I teraz w prawo, elegancko. Naprawdę bardzo ładny model jazdy tu jest, jak na taką grę. Ja mu się zepsuł samochód, co ja jestem, kurde, od naprawiania samochodów? Bez jaj. Dobra. Byśmy się nie pogubili, tutaj droga delikatnie zbacza w prawo. To chyba jest ta odnoga tutaj. Dobra. I muzyczka leci elegancka, co? Drogi w ogóle nie widać. Ej, chłopaki, uważajcie, żebym was nie porozjeżdżał bez kitu. Chcę nikomu krzywdy zrobić. Tym bardziej, że z tymi kolesiami to jestem w sojuszu. Troszkę przygięłem. Mniejsza z tym. Łajdak. Porachuję mu kiedyś kości. Compass points down the hill. What? Oh, hello. Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's tomb. A legend has it that this guy, he went all pharaoh, got the locusts to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But, my guess is, Bon voyage, mate. No problem, I can make that. Oh shit. Trzeba mi będzie zejść w dół. Da się to zrobić, myślicie? Przy moich umiejętnościach jest to mocno wątpliwe, ale nie poddawajmy się. To znaczy wskocz. Wskocz do... Serio? Tak,
po prostu. Dobra, Leap of Fate. Oh my god! Szczęśliwie było głęboko. Nie przemyślałem tego przed skokiem. Mogło być tu znacznie płycej. To by się fatalnie skończyło. Tutaj możemy się wspiąć. Dobrze, do góry. Dalej nasze archeologiczne wycieczki. Bardzo mnie to cieszy, bo bardzo mi się one podobają. O ile absolutnie nie przeszkadza mi latanie po wyspie i mordowanie piratów, o tyle te wycieczki archeologiczne no naprawdę są cacy. Sprawdzę sobie jeszcze, co tutaj się skrywa. Interesująco. To miejsce zapowiada jakieś skarby. Kolejny przedmiot kultu. Troszkę ich nazbierałem. Niedużo, troszkę. Dobra, wróćmy teraz. Tam dalej ta jaskinia prowadzi gdzieś w głąb, ale... Dobrze. No proszę. Najwyższa pora. Żeby coś konkretnego... Staliśmy się zatem do środka. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych węży. Lepiej się skratajmy. Czy to są zwłoki? Nie wiem, trudno powiedzieć. Chyba już są tak stare, że... Zaraz, zaraz. Słyszę tu jakiś krzykaczy. Jakiegoś cholernego psa. Lepiej do nich postrzelać wcześniej, nie? Okej. Okay. Przy okazji przegapiłem jakąś skrzynkę. To zaniedbanie. Ktoś ich zobaczył. Może nie zachowałem się zbyt rozsądnie jednak. What are they doing here? Whoever did this? Did Buck tip them off? Over here! Bodies! Serio. To strzelanie wybitnie mi nie wyszło tam. Cholera. C4 rozwiązało ten problem, co? Ostatnio poruszam się wyjątkowo hałaśliwie. Ładunki wybuchowe tu widzę, to nie wróży dobrze. W mojej dalszej przygodzie. Bójmy ze snajperką trochę pochodzić. Nie to chciałem zrobić. Coś tam szuka, nawet go widziałem na mapie. Jeżeli mamy dwa przejścia, a jedno to most zwodzony, natomiast drugie to skalna ścieżka, to co? Wybieramy skalną ścieżkę. Mi zachodu zajęło wejście tutaj. Z tego łuku rzadko korzystam. Bardzo lubię tą broń, ale... Kolejne pieniądze.
Sanava. Sanava. No dobra. Jestem sam sobie winny. Moje strzelanie było słabe. Ale i tak się zdarza. Trochę kaski, drobiazgi, ale co tam. Skrzynia z jakąś interesującą zawartością. Tak, ceramiczny garnek. Ten problem rozwiązałem jednym celnym strzałem tym razem. Oni tu mają jakieś przywiązane. Mniejsza z tym. O, wow, wow. Dobra. Wow, 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 wow. Ktoś tam ma RPGa. Dobrze, że się schowałem ze skrzynkami. To was wysłałem do piachu wszystkich, co? No to zrobiłem niezłą zadymę. Szukajmy ciało. Kto wie? Kule zawsze mogą się znaleźć. Właściwie kule wystarczy przejść obok broni, żeby znaleźć. Rzućcie okiem tam, tam chyba się jeszcze jakiś łajdak kryje. Jak stoimy z nabojami? Nie wesoło tu, szczerze mówiąc. Nie chcę tam skakiwać, bo wyobraźcie sobie, że jak tam wskoczę, to ten mnie tutaj obrzuci czymś, ale nie, spokojnie. Może bez paniki. Delikatne leczenie sobie zastosuję. Wiem, że mnie widzisz, wiem. Raczej ruchliwy skubaniec. Chciałem się popisać profesjonalizmem. Tak, skutek był marny. Mam go tutaj na mapie szczęśliwie zaznaczonego. A nie ma co po cichu się poruszać, bo tak już wszyscy wiedzą, że ja tu idę. Hello. Łoń. To bezpiecznie? Środki. Zapas ammo. Fantastycznie. Koktajle. Tu chyba mam zapas. Dobra. Zobaczmy, czy uzupełniło mi też snajperkę. Tylko nie chcę przeładować. Ile tutaj jest towaru? Tego nie było. Przeszukiwanie tych ciał. Cholera, pracochłonne jest zajęcie. Niewielki skutek. That looks like acid. Definitely not going in there. Zaraz, zaraz, jaki kwas, jaki kwas? Tutaj nie chcemy tam skakiwać? Moje pytanie brzmi tak. Kto do cholery zobaczył mnie tam? Złą stronę się obróciłem. To mogło się fatalnie skończyć. To się udało zrobić w miarę sprawnie.
Pozwolę sobie zainwestować jeden punkt umiejętności. A nawet dwa. Ekspert od broni długiej. Jak najbardziej. A co mojej ulubionej linii pająka? Jeszcze tego nie wykonam. Jak ninja. Też chciałbym być cichy jak ninja, ale nie jestem. Przynajmniej na razie. O, i to też. Lepsze leczenie zawsze w cenie. O, zaczynam ramować. Okej. Dokąd teraz? No pewnie prosto przed siebie, bo jakżeby inaczej. Chcę pozwolić na delikatne dziecko. Kwas faktycznie. Nieprzyjemnie tu bulgoca. A jak tego? Kiedy ja tego? Kurczę, nieważne. I tak nie przebije nic mojego numeru z C4. Kurczę, mam tylko 4 paski życia, a wziąłem sobie leczenie na 6 pasków. No okej. Trzeba myśleć perspektywicznie. Trzeba uważać, że mnie coś nie skwasowało. Nie ma mnie tu, nie ma mnie tu, panowie, oście. Co na wa? Dobra, spokojnie. Nie będzie to prosta wycieczka, powiem wam. Się robić zbyt gorąco. Emmet! Dobra. Mi było idealne miejsce. Tu się nie mogłem schować? Okej. Tu się mogę schować. Ułożyłem draba? Tak. Chyba tak. Okej, poczekajmy. Niech sobie buchnie. Sobie buchnęło. Troszkę jeszcze, tak? Cholera. Dodatkowo nieprzyjemne miejsce. Tam też coś bulgoce. Chyba mogę już przejść, dobra. Przedostałem się. O, spokojnie, tu jeszcze jest teczka. No dobra, sprawdźmy. Co też miał ten pirat drobny? Spróbujmy taką sztuczkę. Jak się zastrzeli tego kolesia, to on ma skłonność... Ach, cholera. Myślałem, że popali tego gościa obok. Nie popalił. Zostały 4 kule w środku. Nie, nic nie zostało. God damn. Nie ma szans. To załatwiło sprawę. Poniekąd. Właściwie całkowicie. Nie jest wygodne przejście. Z tej strony troszkę lepiej, dobra. Kolejny fragment przejścia przez gorącą wodę. Musimy się zmieniać. Chciałbym mieć tą umiejętność być jak ninja i poruszać się szybko i gwałtownie. Usłyszę głosy?
Próbujmy gdzieś tam zachować delikatną dyskrecję. That knife's mine. Pytanie, czy udało im się przejść tu dalej? Mała szansa przecież do licha ciężkiego. Nie mieli pieczęci, którą dysponuję ja. Okej. No to elegancko. Sesame. Tu się już kiedyś dostał, z tego co widzę. Albo może był tu od razu i się nie wydostał. Przepraszam was bardzo. Katarek się odezwał. To ta tropikalna, ten, pewnie jakaś grypa, albo coś tam z tym. Wow, this place is huge. Wszystko raczej nieszkodliwe. Przyjrzyj mi się temu miejscu. Nic złego tu nie widzę. To znaczy, oprócz tego, że się to może w każdej chwili zawalić, ale to, do tego już zdążyłem przywyknąć. Wody, jak zakładam, gorące, tak jak poprzednio. Oh man, it smells like sulfur. That or I have really bad BO. Troszkę sobie poparzyłem stopy. No naprawdę, mało atrakcyjne miejsce, żeby sobie zbudować grobowiec. Teraz to trzeba zrobić szybko. Zorganizowałem. Okej. Okej. No i mamy wejście. Dajmy się jeszcze. I bet no one's seen this for hundreds of years. Skoro nikogo tu nie było od setek lat, to czemu tu się pali ogień? Dookoła. Ja coś czuję, że mnie ten Bóg robi w konia. Bug. Kurde, on przecież nie jest moim przyjacielem. Żąda czegoś ode mnie. Pewnie ja mam... Dobra, zobaczymy. Teorie spiskowe zostawię sobie na później. Panowie, Indiana Jones byłby ze mnie dumny. Jak nic. Zaraz, czy tu muszą być węże? To też jak z Indiana Jonesa. Słyszę węże. Słyszę węże i tyle. Ile ich tam jest, lepiej to. Zmarnowany granat, tak między nami mówiąc. This guy was really, really crazy.
sobie grób zorganizował koleś. Sprawdzajmy zatem, co w środku. There you are. Shit! Oh, Jesus, najgorsze, co się mogło zdarzyć. Fuck. Oh, shit. Małe, wąskie przestrzenie, które jeszcze się na was opuszczają. To nie jest dobra przygoda. Lincoln, jak mniemam. You're not here. Not this time, mate. Did you find it? The knife? The tomb? Yeah, I have the knife. I'm coming. Leave me in my place. No to ładnie. No cóż, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to chyba wystarczy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.